wcieramy do środka. Trzeba wyjąć latarkę. Latareczka obowiązkowo. Bez niej niestety nic nie będzie widać. Gdzie ja dałem? Rękawiczki. Są. Jestem gdzieś na obrzeżach Krakowa i zauważyłem z drogi całkiem ciekawy domek. Zaraz sprawdzimy, czy idzie się do niego dostać. Jeżeli jest otwarty, to zeksplorujemy go. Waga rozwalona już niestety. O kurde. Resztki węgla. Zobaczcie, jaki stary piec. Najprawdopodobniej ogrzewał cały dom. Tutaj pociągnięte centralne ogrzewanie. Z pieca już nic nie zostało. I tak się dziwię, że jeszcze tutaj stoi. Teraz, gdy złom jest bardzo drogi, wszystkie metalowe części znikają z takich pomieszczeń. Dwa puste pomieszczenia. Przeryte przez jakieś zwierzątka. Nic nie widać. Dobra. Idziemy do góry. Oby było otwarte. Widzę, że dom będzie przepiękny. Już na samym wejściu piękny kredens. Wow. To coś, co tygryski lubią najbardziej. Aluminiowa łyżka, bezpieczniki. Tutaj również wyposażenie. Powidła śliwkowe. O, mamy troszkę talerzy. Zobaczymy, z jakiej firmy. Włocławek. Włocławek. Tak. Zobaczcie, jaka stara latarka. Też miałem kiedyś taką samą. Coś mi się wydaje, że ten dom będzie pełen skarbów. Z czasu PRL-u. I raczej się nie mylę. Durszlak. Tutaj najprawdopodobniej część kuchenna.
tutaj kolejny piękny kredens. Coś niesamowitego. To wszystko tutaj nadal stoi. Kilka kieliszków, talerze. To chyba już z innej firmy. Nie, Włocławek. Kupowali wszystko w tym samym miejscu. Przynajmniej porcelanę. O kurde, zobaczcie, nawet piec się zachował. Z wszystkimi elementami metalowymi. Wejdziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Być może to będzie salon lub sypialnia. O kurde, widzę, że maszyna jest nawet. I to całkiem fajna. Ciekawe, czy jest cały sprzęt. Nie, jest pusta. Duża szafa. Zastanawiam się, czy będą w niej jeszcze ciuchy. Tutaj akurat nie. Ale mamy zdjęcia rentgenowskie. Słabo widoczne. Kręgosłup. Okolice lędźwiowe. Tak. Ktoś miał problemy z kręgosłupem. Tutaj już pusto. Łóżko. Zobaczcie, jaki system. Gazeta. Metrocafe.pl. Ciekawe, który rok. Wrzesień 2016. O kurde, jaki ładny piec kaflowy. Pięknie zdobione kafle. Bardzo ładny. Tu mamy szafeczkę. Ciekawe, czy coś jest w środku. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie. Myślę, odchody tylko. Tutaj wejście główne. A tutaj mamy sypialnię. Kolejna szafa. A co mamy na szafie? Troszkę śmieci. Tutaj mamy niewielką witrynkę. Prawdopodobnie ręczna robota. Ktoś sobie sam zmajstrował coś takiego. Zobaczcie, jaki sprzęcik. Wygląda niepozornie. Ktoś włożył w to dużo pracy. Jeszcze na baterie. Szkoda, że nie można tego uruchomić. Przynajmniej nie teraz.
kieliszki. Główne wejście tutaj jest. Zamknięte chyba na stałe. Ale nie widać nigdzie kluczyka. To najprawdopodobniej wejście na górę. Tak, to są schody na górę. Ale najpierw zajrzyjmy jeszcze do ostatniego pomieszczenia na parterze. Zdjęcie rodzinne. Wałki. Pamiętacie takie wałki? Nie wiem, czy jeszcze teraz takie są. Bardzo ciekawe wzory. Malowano kiedyś nimi ściany, tworząc przepiękne wzory. Troszkę narzędzi. A tu może toaleta? Tak jest. Wanna blaszana. Piecyk gazowy już zdemontowany. Część miedziane zabrane. Dziura prowadząca na strych. Spróbujemy się tam dostać. Choć wygląda na to, że jest wszystko pozamykane. Tu mamy piwnicę. Główne wejście. Zamknięte. No to cóż. Będziemy się kierować teraz na dół. I sprawdzimy stodołę, która stoi przed wejściem. Tutaj ją widzimy. Nawet nie widać tak dokładnie. Z tej strony jest. Tam mamy stodołę jeszcze. I pomieszczenia gospodarcze. Zejdziemy teraz na dół. Idziemy zobaczyć, co zostało w stodole i w budynkach gospodarczych. Tutaj widzimy, że jest kłódka, czyli nie będziemy tu wchodzić. Możemy zerknąć jedynie z zewnątrz. Tu trzymano trzodę chlewną najprawdopodobniej. Tak wygląda nasz dom. Całkiem fajnie. Tutaj jest wejście do stodoły również, ale zareglowane. Thank you.
widzicie to, co ja widzę? Tam leży jakieś zwierzę. Najprawdopodobniej lis. Szkoda, że nie mogę wejść do środka. Chociaż może i da się. Jesteśmy w stodole. Mamy tutaj lisa. Mieszkał kiedyś tutaj. Być może ktoś go zamknął lub zjadł coś, czego nie powinien zjeść. Wychodzimy stąd. Oto nasz dom. Będę się żegnał z wami. Mam nadzieję, że eksploracja wam się podobała. Znów udało mi się przenieść kilkadziesiąt lat do tyłu i pokazać wam wszystko, jak kiedyś wyglądało. Zerkajcie cały czas na mój kanał. Ja cały czas wrzucam nowe filmy. Nie zapominajcie, Pepol Urbex cały czas jest na bieżąco. Dobra, żegnam się już z wami. Mam nadzieję, że widzimy się znów za tydzień w piątek i również w tygodniu. Na razie, trzymajcie się. Jestem na miejscu. Dobra, widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.